Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćchecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, dzisiaj u mnie na kanale znów będzie królować piłka nożna ta na najwyższym światowym poziomie, a tak dokładnie reprezentacyjna. W najnowszym odcinku stawiam następujące pytanie. Czy Grzegorz Krychowiak i Sebastian Szymański powinni dalej grać w polskiej reprezentacji, jeśli pozostaną w rosyjskiej lidze, jeśli nie uda im się zmienić swoich klubów? Ja mam dosyć kontrowersyjną wobec tego, moi drodzy, bym powiedział, opinię, bo jestem cały czas takiego zdania, że w reprezentacji powinni grać najlepsi z najlepszych. Jeżeli dani piłkarze prezentują wysoki poziom reprezentacyjny, są ważnymi ogniwami reprezentacji, to powinni być powoływani. Nie powinniśmy zwracać uwagi na to, w jakiej lidze grają. Jeśli oczywiście selekcjoner tych piłkarzy uważa za kluczowych piłkarzy. Takie mam właśnie zdanie, bo nie jesteśmy Brazylią ani Anglią, żebyśmy zrezygnowali z Damiana Szymańskiego, znaczy przepraszam, Sebastiana Szymańskiego. Choć jeżeli chodzi o Krychowiaka, sytuacja z defensywnymi pomocnikami wygląda zdecydowanie gorzej, no bo jeżeli chodzi o te ofensywne pozycje, no to tam mamy kłopot bogactwa, tak? Mamy tych kilku piłkarzy. Zresztą pamiętacie, jak za czasów Sousy Szymański nie był powoływany, to sobie poradzimy, ale spotkania barażowe z Szwecją i w lidze pokazały, że jednak były zawodnik Legii Warszawa jest bardzo ważnym zawodnikiem, ale wracając właśnie do Krychowiaka, no to tu jest problem z takim typowym zawodnikiem, który gra na szóstce, czyli z takim defensywnym pomocnikiem, no bo tych zastępców nie ma, no bo wielu ciągle mówi, chce, żeby ten Krychowiak 32-letni kończył karierę, no ale jest Góralski, który zresztą te spotkania pokazują, że często dostaje żółte kartki, więc może pauzować. Jest do tego jeszcze, moi drodzy, no utalentowany Żurkowski, tak? No i Bielik, który normalnie, no by Krychowiaka już dawno, bym powiedział, wygryzł ze składu, tylko ten były piłkarz Legii Warszawa, Lecha, jest kontuzjogenny. No, ja od czasu Jerzego Brzęczka, gdy graliśmy z reprezentacją Austrii na Stadionie Narodowym, pamiętacie, kilka lat temu, no to od tego czasu mówi się ciągle Bielik, Bielik w pierwszym składzie na, pamiętacie, Ligę Narodów, nie zagrał. No więc tak jak widzicie, no nie jesteśmy tą Brazylią Europy, więc taki Krychowiak 32-letni jest cały czas ważnym ogniwem w kadrze Czesława Michniewicza. No i właśnie pojawia się taki pewnego rodzaju problem związany z tym, że wiadomo, gdy Maciej Rybus był zawodnikiem jakby już dalekim od składu, więc niepotrzebna była deklaracja Czesława Michniewicza odnośnie tego, no, że zawodnik, który gra w Rosji, nie powinien właśnie być powołany do reprezentacji. No bo można było tą sytuację tak rozegrać, po prostu trener z piłkarzem by się spotkali, porozmawiali by nie, i nie trzeba było wysyłać powołań do Rybusa, no bo pojawia się taki problem, jeśli Krychowiak nie odejdzie właśnie z Ligi Rosyjskiej, także Szymańskiemu nie uda się właśnie opuścić tej ligi, no to pojawi się taki problem, że no Rybus tak został potraktowany, no to w związku z tą zasadą, że Czesław Michniewicz nie powołuje z Ligi Rosyjskiej Rybusa, no to jeśli byłby świat sprawiedliwy, no to Czesław Michniewicz powinien nie powoływać Krychowiaka i właśnie Szymańskiego, jeśli by nie opuścili tej ligi. Zresztą no, byli reprezentanci Polski, tak mówili, no, między innymi Roman Kosecki, Jacek Krzynówek, Tomasz Frankowski. Pamiętacie tych fenomenalnych zawodników naszej reprezentacji skrzydłowych i napastnika? Uważają, no bo nie mogą być równiejszy, choć życie nieraz pokazuje, że często tak jest, że są jednak równiejsi i wobec niektórych ludzi, no bym powiedział, preferuje się różne skale. I tak zawsze w życiu było, więc od początku mi się to nie podobało takie właśnie działanie. No jest konflikt, jest wojna, którą ja
potępiam, ale to jest sport i tutaj właśnie trzeba jednak powoływać najlepszych zawodników. Jeżeli chodzi o Sebastiana Szymańskiego, no to jestem przekonany, że były zawodnik Legii Warszawa prędzej czy później właśnie trafi do tej Ligi Hiszpańskiej. Tam są cały czas problemy, jeżeli chodzi, jak bym powiedział, no w jaki sposób, no bo ma długi, wysoki kontrakt do 26 roku i kwestia, jak przez te wszystkie całe sankcje, no jak ma być ten przepływ gotówki. Klub hiszpański miałby zapłacić Dynamo Moskwa pieniądze za Szymańskiego. Ja bym na przykład, bo zarówno sytuacja Rybusa jest zupełnie inna na tej samej zasadzie, że no bo po prostu podpisał kontrakt, mu się kontrakt skończył, mógł gdzieś odejść. A zobaczcie, z punktu prawnego zarówno Krychowiak, jak i Sebastian Szymański w pewnym sensie są niewolnikami tych rosyjskich klubów, no bo są związani umowami. W związku z tym, jeśli właśnie te kluby rosyjskie się sprzeciwią, to nie będą mogli opuścić tych właśnie drużyn. Grzegorz Krychowiak ma kontrakt do 2024 roku. Zobaczcie, FIFA przedłużyła te całe wytyczne do 2023 roku. Znów piłkarze z Ligi Ukraińskiej i także Rosyjskiej mogą właśnie w czasie tego konfliktu zawieść, te kontrakty są zawieszone i mogą zmienić swoich pracodawców. Wydawało się, że Grzegorz Krychowiak już lada chwila odejdzie z Rosji, Krasnodar zamieni na przykład szwedzkie Malmö, czyli były klub z Zlatana Ibrahimowicza. Wydawało się, że może trafi do Herty Berlin, albo właśnie do Turcji, do Galatasaray Stambuł, czyli byłego klubu podolskiego. No ale sytuacja wygląda tak, że pewnie w ostatnim czasie słyszeliście wypowiedzi prezesa agencji Krychowiaka, właśnie właściciel, bo nie można powiedzieć, że to jest agent, tylko właśnie prezes tej agencji w rosyjskich mediach powiedział o tym, że właśnie Grzegorz Krychowiak, no niewykluczone, że zostanie w Rosji. Ale ja bym powiedział wam, no bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że to jest pewnego rodzaju gra menedżerska. Przyzwyczailiście się do tego, no bo wydawało się, że z jednej strony Krychowiak jak najszybciej opuści klub, ale to też jednak zarówno agent Krychowiaka, jak sam Krychowiak, no to musi cały czas być dyplomatą, ponieważ wiąże jego kontrakt z rosyjskim klubem. Jak widzicie, nie udało mu się dojść co do porozumienia, no bo najłatwiejsza sytuacja byłaby dojść do porozumienia, rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Krychowiak tam zarabia około 3 milionów euro, no ale jak widać, Rosjanie tak nie chcą łatwo iść na ustępstwa i dopiero ten, jakbym powiedział, rynek, no trwają cały czas wakacje, jeszcze jest kilka miesięcy, więc ja wcale nie zdziwię, a mecze reprezentacji są dopiero we wrześniu, więc no dobrze by było, żeby Krychowiak przeszedł dobrze ten sezon przygotowawczy, ten okres przygotowawczy, no bo wiadomo, w grudniu są Mistrzostwa Świata, a piłkarz, żeby grać regularnie w składzie, musi dobrze być fizycznie przygotowany, tym bardziej Krychowiak. I na razie pewnie sytuacja tak wygląda, że Krychowiak będzie się przygotowywał w Krasnodarze, a jego agencja menedżerska będzie pracowała na tym, żeby trafił do innej ligi, no bo jednak ma już swoje lata, 32 lata. Jak widzicie, dużo zarabia i w tym momencie tak na szybko ciężko było znaleźć klub, a jeśli już tak, no to pewnie by na gorszych warunkach mógł zarabiać, a jak wiadomo, no, dla piłkarzy i zarówno dla wszystkich ważne są pieniądze, więc postępowanie Krychowiaka mnie nie dziwi. I zobaczcie, tak jak się często mówi, że jakby, no jednak, gdy szybko podejmujemy decyzję, tu i teraz zróbmy to, często dokonujemy chybionych inwestycji, nieraz właśnie i zarówno na giełdzie. Trzeba wyczekać ten moment, trzeba jakby analitycznie podchodzić do sytuacji, wyczekać ten moment, nie kierować się, bym powiedział, chwilą, teraz kupuję, robię to, tylko czasem jest jednak lepiej jest chwilę poczekać. I właśnie Krychowiak, jak wytrawny gracz, który gra na giełdzie, tak właśnie postępuje. No bo jak widzicie, z punktu prawnego obowiązuje go cały czas kontrakt. W związku z tym w Krasnodarze niedługo zacznie przygotowania, będzie się przygotowywał, a jego agent będzie działał, będzie próbował mu znaleźć klub. I często bywa tak, że najprawdopodobniej reprezentant Polski w tych klubach, o których mówiliśmy, Hertha Berlin, Malmö, klub ze Stambułu, no sytuacja jest tak, że
były zawodnik Paris Saint-Germain nie jest opcją numer jeden. W najbliższym czasie pewnie zawodnicy, którzy są opcjami numer jeden, numer dwa, mogą się te transfery wysypać, bo zdecydują się na inny klub i wtedy już na przykład Malmö, bym powiedział, z uwagi na to, że nie zakontraktuje danego zawodnika na pozycję, ta drużyna będzie miała tak zwany musik i będzie szukać innego zawodnika. I na to między innymi dla mnie liczy agent Krychowiaka. Tak jak widzicie, jeżeli chodzi o interesy, właśnie podpisywanie kontraktów, no to często właśnie ten, bym powiedział, czasem lepiej jest chwilę poczekać. Może być też sytuacja w drugą stronę. Nieraz niektórzy piłkarze, którzy mieli wolną kartę, czekali, rezygnowali z danej oferty i później źle na tym wychodzili, jak kiedyś właśnie Paweł Wszołek, moi drodzy. Ale ja tutaj Krychowiaka i zarówno Sebastiana Szymańskiego bym nie potępiał. Poczekajmy, mecze reprezentacji Polski mamy dopiero we wrześniu, więc ci piłkarze, okienko jest cały czas otwarte, mają czas, żeby zmienić klub. A słowami agenta o tym, że Krychowiak zostanie w Krasnodarze, no to bym do nich nie przywiązywał uwagi, bo prezes tej agencji, wypowiadając się w mediach rosyjskich, musi być pewnego rodzaju dyplomatą, no bo jak widzicie, no mogliby to, bym powiedział, i Krychowiak też musi być dyplomatą, no bo jego słowa mogłyby tam źle zostać wykorzystane i to mogłoby się na nim odbić. Takie jest moje zdanie. Ale podsumowując, sytuacja Krychowiaka i także właśnie Sebastiana Szymańskiego jest zupełnie inna od Rybusa, no bo ci dwaj reprezentanci Polski, moi drodzy, są związani kontraktem, tak? No bo ja tak patrzę na to, że wielu zarówno dziennikarzy, kibiców to by chciało najchętniej, żeby Krychowiak z Sebastianem Szymańskim zaczęli, nie wiem, strajkować już szybko, rezygnowali z tego kontraktu i kłócili się, no, wtedy by rosyjscy prawnicy ruszyli, byłaby sprawa w Trybunale, no i moi drodzy, no tak, to jednak trzeba no, postępować, być, no, nie kierować się pod pośpiechem, tak? No, Rybus został właśnie potępiony, ale ta sytuacja, że jakby, no tak jak mówię, że to Czesław Michniewicz, PZPN pod wpływem opinii publicznej źle właśnie tym wszystkim pokierowali, no bo tak jak mówię, no sytuacja z Rybusem była taka, że Czesław Michniewicz nie musiał ogłaszać, że ten piłkarz nie będzie grał w reprezentacji, nie musiał mówić, że na ten czas, z uwagi na ten cały konflikt, no bo tą właśnie w tym momencie związał sobie ręce, no bo tak jak właśnie wam mówię, jeżeli Krychowiak i Rybus nie opuszczą Rosji, no to będzie w opinii publicznej, tak bym powiedział, nacisk taki na selekcjonera, no jak to takie traktowanie, Rybus nie jest powoływany do reprezentacji, musiał jakby na ten czas zakończyć karierę, a Krychowiak i Szymański są równi i równiejsi i to mi się właśnie w tym wszystkim nie podoba. Ja osobiście, jeśli Krychowiak i Rybus by zostali w tej lidze, ja bym ich dalej powoływał, bo przede wszystkim, jeżeli chodzi o reprezentację, powinien się liczyć ten aspekt sportowy i także to, jeżeli są w koncepcji selekcjonera, no to powinni być powoływani, no bo dla mnie no to trener byłby kamikadze, gdyby z takich zawodników rezygnował. Zresztą Czesław Michniewicz, niedawno pamiętacie, występował w Hyde Parku na kanale sportowym i między innymi, gdy został tam zapytany odnośnie Krychowiaka, unikał tej odpowiedzi, bo także dostał takie pytanie od dziennikarza, czy jeśli Krychowiak nie opuści Rosji, czy będzie dalej powoływany do reprezentacji? I tak, takie same pytanie dostał, jeżeli chodzi o Sebastiana Szymańskiego, Czesław Michniewicz, i bardzo dobrze, że unikał tej odpowiedzi, bo zresztą było widać, no, że ci dwaj piłkarze są dla niego kluczowi. No, przypomnę wam właśnie spotkanie ze Szwecją, gdy Krychowiak wywalczył ten rzut karny, jeszcze ma przecież niebagatelne doświadczenie, jeżeli chodzi o wielkie turnieje. Plus do tego przecież Sebastian Szymański, pamiętacie tą jego bramkę, tą jak grał, jak fantazista, no to też jest bardzo ważny zawodnik, w razie czego może właśnie grać zamiast Zielińskiego albo z Zielińskim w pierwszym składzie, jeśli gramy na jednego napastnika. Ale właśnie, wracając do Czesława Michniewicza, widać było, że selekcjoner polskiej reprezentacji jest
pewny, że Krychowiak zmieni tą ligę, więc tak jak wam mówię, okienko cały czas trwa, więc nie mamy się czym martwić. Jestem ciekaw waszej opinii. Jak wy uważacie, czy jeśli Sebastian Szymański i Grzegorz Krychowiak nie opuszczą Ligi Rosyjskiej, nie uda im się zmienić klubów, to czy powinni być powoływani do reprezentacji? Jestem waszej opinii. Pragnę wam przypomnieć, że ten kazus jest zupełnie inny niż Rybusa. Najlepiej byłoby tak, gdyby postąpili tak, jak zrobił to Augustyniak, tylko że ten zawodnik miał, jakby był w innej sytuacji, no bo skończył mu się kontrakt z Jekaterynburgiem, miał dużo ofert z Ligi Rosyjskiej, ale zdecydował się, że opuszcza Ligę Rosyjską. Niedługo, niewykluczone, że zostanie zakontraktowany przez jeden z klubów w Arabii Saudyjskiej, moi drodzy. A Krychowiak i Sebastian Szymański tak nie mogli być, nie mogli tak postąpić, bo są związani kontraktami. I nawet jeśli, tak jak widzicie, jest ten cały czas, ten FIFA ostatnio właśnie przedłużyła ten przepis, że piłkarze właśnie mogą zawieszać te kontrakty, tylko żeby tak się stało, no to też właśnie Krasnodar, zarówno właśnie Dynamo Moskwa, no muszą na to wyrazić zgodę. Znaczy powiem wam szczerze, że o tym, że Sebastian Szymański opuści ten właśnie klub, to jestem o tym przekonany, że pewnie trafi do Ligi Hiszpańskiej. Co do Krychowiaka, no to różnie może być. Dlaczego Krychowiak tak zaczął, bym powiedział, nie podejmuje tych takich kroków, teraz bardziej działa spokojnie, no bo zobaczcie, wydawało się, że po tych spotkaniach reprezentacji, gdy został wezwany przez Krasnodar w ostatnim meczu przeciwko Belgii na Narodowym, nie grał, pojechał. No to wygląda na to, że po prostu on i jego agent no nie dogadali się z Krasnodarem w kwestii tego rozwiązania kontraktu, no bo no można byłoby rozwiązać kontrakt, tak, tylko że pewnie Krychowiak chciał dostać jakieś pieniądze, więc nie dogadał się. Tak jak wam mówię, Krychowiak musi być przygotowany, musi być w formie fizycznej. No jak Krychowiak bez formy, Krychowiak źle przygotowany fizycznie, no to jest taki zawodnik, który, tak bym powiedział kolokwialnie mówiąc, popełnia tak zwane krychowianki, czyli jest spóźniony, nie ma tej fizyczności. Pamiętacie, gdy grał w West Bromwich Albion, no to nie grał regularnie, no to grał fatalnie, czy jak w Paris Saint-Germain, no gdy Krychowiak grał regularnie właśnie w Paris Saint-Germain, czy także gdy grał w Krasnodarze, gdy grał w Moskwie, czy także gdy grał w Atenach regularnie, no to to jest zawodnik do pierwszego składu, musi być przygotowany fizycznie, więc po prostu Krychowiak, na razie agent pewnie mu szuka tego klubu, czekają, no okienko się dopiero co otworzyło, ale no musi się przygotowywać, kontrakt go zobowiązuje, w związku z tym stawił się w Krasnodarze, niedługo pewnie zacznie trenować i będzie cały czas w tym treningu, a agent będzie szukał dla niego ofert. Także to jak wam mówię, że w tym świecie piłkarskim obowiązują cały czas takie zasady, no to jest pewnego rodzaju gra, to jest trochę tak jak bym powiedział gra w pokera, no tam blefujemy, nie mamy czasem karety, a mówimy, że mamy, a czasem jest sytuacja, że właśnie mamy, ktoś nam nie wierzy i wygrywamy i przegrywamy i tak, i taka sama jest rola agenta. Gdy agent mówi w prasie, że Krychowiak zostaje w Rosji, że niewykluczone, że właśnie takie rozwiązanie jest realne, że tutaj zostanie, no to czytajmy to w drugą stronę. Krychowiak odejdzie z Rosji, tylko po prostu, jakby bym powiedział, no to jest taka gra otoczenia Grzegorza Krychowiaka, ale mimo tego, jeśli nawet Krychowiak i Sebastian Szymański nie zmieniliby klubu, to ja jestem zdania, że jeśli Czesław Michniewicz uważa tych zawodników za ważnych, to powinien ich powoływać do reprezentacji, tak? Bo selekcjoner też, bym powiedział, też musi być nieraz kontrowersyjny, tak? Nie powinien się kierować opinią. No to, że dziennikarze, prawda, czy inni, bym powiedział, kibice mówią nie powoływać tego, no selekcjoner odpowiada za wynik. Jeżeli u danych piłkarzy widzi, że oni są potrzebni, no to ich powołuje, tak? Właśnie ja jestem takiego zdania, tym bardziej, że no tak jak właśnie wam mówiłem, no rezygnować tak z zawodników to mogłaby reprezentacja Anglii, tak? Która ma na każdą pozycję po trzech, czterech
zawodników, reprezentacja Niemiec, no ale w tym momencie, gdy jeżeli chodzi o tych defensywnych pomocników, no to czy nawet tych ofensywnych, Model jest kontuzjowany, nie wszyscy są zawodnicy w formie, Klich ostatnio tak sobie grał, Linety także i zawodnik pierwszego składu, utalentowany, ma być niepowoływany, bo z uwagi jakby na ten aspekt moralny, tak uważa, bym powiedział, opinia publiczna. Ja cały czas zawsze, tak uważam zawsze, że na przykład w reprezentacji powinni grać najlepsi z najlepszych, bez względu na te okoliczności, także na wiek. Często mnie irytowało, gdy selekcjonerzy nie powoływali zawodników, bo twierdzili, ten już jest za stary, ten ma już tyle lat. Albo na przykład tak jak Franz Muda nie powoływał Żewłakowa i Boruca, bo stwierdził, ci doświadczeni piłkarze będą mieli zły wpływ na tą młodzież, na tych młodych zawodników, że Artur Boruc i Żewłakow, bym powiedział, sprawią, że Robert Lewandowski zejdzie na złą drogę, moi drodzy. No nie, i to zawsze mnie to właśnie irytuje. I powiem wam szczerze, że jeśli nawet gdyby Rybus i Krychowiak zostali i Czesław Michniewicz by ich powołał, to bym zrozumiał tą decyzję. Jakby ich nie powoływał, to też bym zrozumiał, tak? Bo to jest trudna sytuacja, ale jak ja bym był selekcjonerem, to bym tych zawodników powoływał, bo bym wiedział, że tak jak widzicie, kontrakty ich po prostu no, są tymi kontraktami związanymi i wystarczy, że właśnie te dwa kluby rosyjskie nie puszczą ich, no to co? Chcielibyście, żeby zrywali te kontrakty, dostali kary? No moi drodzy, no tak nie ma. Jako dziennikarz sportowy uważam, że Krychowiak i Szymański powinni grać w reprezentacji, bo to jest inny kazus niż Rybusa, jeśli zostaną w Rosji. Także jako youtuber sportowy także uważam, że oni powinni grać w reprezentacji i także jako prawnik podobnie uważam, że powinni grać w reprezentacji, bo jak wiecie, kontrakty trzeba respektować, są zobowiązani. No nie mogliby tak nagle strajkować, zerwać kontrakty, no bo by się narazili, bym powiedział, na konsekwencje, by musieli płacić odszkodowania. No jestem ciekaw, jak właśnie ci wszyscy, którzy ich krytykują, by postąpili. Nagle w tym świecie odzywają się, mnie to zawsze denerwuje, gdy właśnie w tych wszystkich kwestiach wypowiadają się politycy. A jak doskonale zdajecie sobie sprawę, gdy o moralności mówią politycy, a prawda jest taka, że takie mam zdanie, że na przykład bez względu na opcje, no to politycy, zobaczcie, moralność polityków, politycy, którzy tak jak piłkarze zmieniają klub za klubem, idą tam, gdzie mają szansę zwyciężać. Tak na dobrą sprawę jest niewielu polityków, którzy, tak bym powiedział, no są uczciwi, tak? Takie mam właśnie zdanie, więc jak często słyszę polityków, którzy wypowiadają się w kwestiach piłkarskich, sportowych, no to zawsze tak patrzę wobec nich, no tak, nie z takim zaufaniem, zawsze z dystansem spoglądam. Moi drodzy, jestem ciekaw waszej opinii, co wy ogólnie o tym sądzicie. Och, dzisiaj straszne są upały, 35 stopni, pewnie tutaj widzicie jeszcze, jak tutaj lampy świecą na mnie. 35 stopni, już po całym dniu mój pokój jakby jest nasłoneczniony, nagrzany. Teraz najlepiej to jest na dole, w salonie, czy właśnie w piwnicy, plus do tego lampy świecą i też make-upu tutaj nie mam, więc świecę, moi drodzy. No jest to taki temat kontrowersyjny, no ale gdy tworzymy drużynę, to zawsze jakby tą solą tego właśnie futbolu jest to, żeby w drużynie grali najlepsi z najlepszych, żeby do tej reprezentacji powoływał trener najlepszych. No i selekcjoner jest jakby wybierany i selekcjoner decyduje, kto powinien grać w tej reprezentacji. Chcemy osiągnąć sukces, no to jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w Katarze, no to ten sukces mamy szansę osiągnąć z Krychowiakiem, także z Sebastianem Szymańskim, oczywiście z Krychowiakiem w formie. Tylko tak jak wam tutaj wcześniej tą sytuację nakreśliłem, kazus Rybusa i postępowanie właśnie, ta deklaracja, Maciej Rybus nie powinien grać w reprezentacji z uwagi na to, że gra w Rosji. W ten sposób pewien
sobie Czesław Michniewicz związał ręce, tak? No bo tak jak wam właśnie mówiłem, no bo jeżeli będzie Krychowiak i Sebastian Szymański i ci dwaj zawodnicy będą powoływani z Rosji, no to wtedy odezwą się głosy, że selekcjoner jest niesprawiedliwy, że dlaczego jedni piłkarze są tak traktowani, inni inaczej. A takiej sytuacji, takich głosów można było uniknąć, no bo tak jak właśnie mówiłem, bo już Rybus powoli przez kontuzję i jakby nie był powoływany bez tych wszystkich deklaracji, to by się nic nie stało. Selekcjoner by powiedział, że ten piłkarz nie jest z mojej koncepcji, mam lepszych zawodników, jest Zalewski, jest Reca, jest Puchacz i tak dalej, i tak dalej, tak by powiedział i nie byłoby tematu, moi drodzy, ale tak jak właśnie wam mówię, miejmy nadzieję, że Krychowiak i Sebastian Szymański opuszczą ligę. Jestem ciekaw waszej opinii, zachęcam do komentowania, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o sytuacji Krychowiaka i także Szymańskiego, w jakim klubie go widzieliście. Czy jesteście podobnego zdania? Czy uważacie, że w kadrze powinni grać najlepsi z najlepszych? Czy jednak przy powołaniach powinniśmy się kierować polityką, moi drodzy, tak? I wtedy selekcjoner powinien po prostu patrzeć na względy moralne. Czy to jest moralne, że dany piłkarz tam właśnie gra? Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej.